Lidia Sieracka, rzeczniczka prokuratury okręgowej w Opolu, powiedziała, że śledztwo było żmudne, a zagadnienia dotyczyły procedury przetargowej. Żaden z zarzutów się nie potwierdził. Prokuratura rejonowa w Brzegu umorzyła śledztwo, nie znajdując podstaw do postawienia zarzutów. Prokurator w bardzo obszernej decyzji na 15 stronach opisuje dokładnie, o jakie tutaj miał nieprawidłowości chodzić i dlaczego uznał, że w żadnym tutaj przypadku nie ma dowodów na to, że zaistniało przestępstwo. Przypomnijmy, główne zarzuty zawarte w anonimach, które były podstawą do rozpoczęcia śledztwa, dotyczyły rzekomych niejasności związanych z organizowanymi przetargami oraz zarzucaną przez autora pism niegospodarnością. A wszystko zaczęło się równy rok temu, kiedy do kilkunastu instytucji wpłynęły anonimy dotyczące powyższych zarzutów. Pomimo faktu, iż ta nagonka medialna trwała kilka miesięcy, taki dosyć długi okres czasu, to ja tak naprawdę nie wiem, o co chodziło, ponieważ ze mną nigdy nikt nie rozmawiał, o nic mnie nigdy nie pytał, nie ma wywiadu ze mną ani w Nowinach Nyskich, ani w Radiu Nysa. Ja tylko słyszałam to, że są na mnie donosy, że ktoś tam zgłosił jakieś nieprawidłowości bliżej nieokreślone do różnego rodzaju służb specjalnych i tak naprawdę to ja dotychczas nie wiem, o co tam chodziło i ja dzisiaj się tak naprawdę dowiedziałam z wypowiedzi pani prokurator, która została nagrana w Radiu Opole, że chodziło o rzekome złe zarządzanie majątkiem Nyskiego Domu Kultury. Te zarzuty od samego początku miały na celu zniszczenie reputacji placówki, zniszczenie mojej reputacji jako osoby publicznej. Jak widać, wolność słowa tym razem stała się narzędziem do walki politycznej. Autor lub autorzy nagonki medialnej nie osiągnęli zamierzonego celu, a cała sytuacja pokazuje nam, że w naszym społeczeństwie bardzo trudno być aktywnym i często trzeba zapłacić za własne sukcesy bardzo wysoką cenę. Też te działania miały na celu zniszczenie takiej przyjaznej atmosfery w pracy, uniemożliwienie normalnego funkcjonowania. Ktoś tam miał nadzieję, że tutaj będą jakieś podejrzenia, wzajemna nienawiść, niechęć. Muszę powiedzieć, że było wręcz odwrotnie i bardzo nas takie to wspólne nieszczęście, bo to zawsze jest nieszczęściem, taka sytuacja, kiedy dwa bądź co bądź media istniejące w małym mieście rozkręcają taką kampanię nienawiści, podsycają takie niezdrowe zainteresowanie. Więc na pewno przeżyliśmy tutaj bardzo wiele takich chwil nieciekawych, ale nas to bardzo wszystkie zjednoczyło. Najgorsze w tej sytuacji jest to, że ofiarami takiej nagonki bywa nie tylko człowiek czy instytucja, ale również my sami, ponieważ niszcząc tych najbardziej aktywnych, niszczymy efekty ich pracy, a także zniechęcamy tych mniej odważnych, którzy chcieliby coś pozytywnego zrobić do jakiegokolwiek działania na rzecz społeczeństwa. Takie kampanie nienawiści, takie akcje celujące w czyjeś dobre imię, to one tak naprawdę nie niszczą tak dokładnie tej osoby, tylko w tym przypadku i wielu innych niszczą nasze miasto, wizerunek naszego miasta, ponieważ Nysa po raz kolejny zasłynęła jako miasto donosów. Jako miasto, w którym nie warto cokolwiek robić na rzecz mieszkańców, bo zaraz znajdą się życzliwi, którzy stworzą kilkadziesiąt pism i wyślą je gdzie należy, aby zaszkodzić takiemu człowiekowi. Dlatego gdzieś w tle takich działań leży przede wszystkim dla Polaków typowa bezinteresowna zawiść. To jest po prostu takie podżeganie do wojny. No a być może myślę, że tak naprawdę globalnie, że taka placówka, która normalnie funkcjonuje, która się rozwija, która z obdartej budy stała się nagle eleganckim budynkiem, to po prostu komuś przeszkadza, bo sam takich możliwości nie ma, bo sam nadal przebywa w jakimś miejscu niezbyt ładnym, nie wie, co z tym zrobić, widzi czyjś sukces, działa mu to na nerwy i koniecznie trzeba takie nie samemu się rozwinąć, nie samemu coś pozyskać, coś zrobić dla miasta, tylko zniszczyć to, co już zostało osiągnięte. Przyglądając się medialnym relacjom z kampanii wyborczych, posiedzeń Sejmu czy zwykłych, codziennych batalii jednych polityków z drugimi, urzędników z petentami czy w ogóle Polaków z Polakami, zastanawiamy się, skąd w nas tyle złości, zadziorności i nieustępliwości. Uważam, że to mieszkańcy miasta powinni się zastanowić, czy te media, którym na pewno część tych osób ufała, które uważała za wiarygodne, czy aby na pewno przekazuje rzetelne informacje, czy aby na pewno dbają o dobre, o jakość życia mieszkańców, o dobre imię naszego miasta i odpowiedzieli sobie na to pytanie, czy warto nadal takim
medium ufa, czy warto nadal płacić pieniądze za zakup takiego takiej gazety, czy tracić czas na słuchanie takiego radia, bo skoro to tak wygląda, to czemu to służy? Czy naprawdę nam, Polakom, jest źle w demokracji, czy jest nam zbyt nudno w czasie pokoju? Dlaczego nie potrafimy, jak inne nacje, pracować w pokoju, a solidarność ze sobą czujemy wyłącznie w sytuacjach ekstremalnych? Czas zrobić taki pierwszy krok w kierunku powstrzymania takiej kampanii nienawiści i temu podobnych akcji, ponieważ nie świadczy to dobrze o naszym mieście, w żaden sposób to nie sprzyja naszemu rozwojowi, ani nikomu to nie służy. To służy jedynie grupce jakichś krzykaczy, jakichś ludzi przedziwnych, którzy nawet się nie potrafią podpisać, bo zbierają jakieś plotki, przetwarzają jakieś informacje pozyskane, Bóg wie jak. No, nie jest to pozytywne zjawisko i myślę, że mieszkańcy powinni z tym walczyć.